Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w naszym podcaście Luźno przy kawie. 153 odcinek. Pozdrawiam z naszego automatyczno-manualnie, półnaturalnie klimatyzowanego studia. Nie przedstawia się za nas. Ja się zgubiłem już. I teraz w najlepszym składzie świata. Adam Borodo. Maciej Welc. Adam Sobina. Jakub Ścisk. Dzień dobry. Co tam u Was, chłopaki? Cześć, dzień dobry, ale 153 odcinek podcastu. Szósty sezon. Dziękuję bardzo, Maciej. Sezonu, dokładnie. Dokładnie tak to wygląda. Co u nas? Ja się wyjebałem na rowerze wczoraj. Ale bolało? Powiem wam, że bolało, bo generalnie mam... Nie będę wam pokazywał, bo mam tak... Przypięcia mam wielką szramę, mam taki wielki plaster. Na piszczeli też mam, bo to wygląda tak. Wyjeżdżam ze squasha. I teraz uwaga, kto słucha, to jest nie... Nie wiem, polityczne, nie wiem czy polityczne to może być jakkolwiek, ale... Przygotowana jest cenzura teraz. Dziękuję. Zasuwam. Jadę na tym rowerze, pedałuję, już się rozpędzam, już mam te 25, czuję wiatr we włosach, rozumiecie? Nieważne, że tam czapka i kask. Telefon w ręce, bo chcę sobie włączyć Tok FM, bo tam jest mikrofon Radia Tok FM i posłuchać gorzkich żali ludzi. I nagle obczaiłem, że wyjeżdżam na ulicę pędem. Nie? Samochody tam jadą, więc generalnie jakimś bzdurą nie radzi... Bo miałem ten telefon, wiecie, no więcej wart niż ten rower. Próbowałem, chciałem zahamować, więc stwierdziłem, że w sumie zeskoczę z tego roweru, nie? Zeskoczyłem tak, że mi pedał pieprznął w jedną nogę, pedał pieprznął w drugą nogę. Zacząłem hamować przede, więc przefikołkowałem sobie, przeleciałem. Dobrze, że miałem kask. O właśnie. Pan wyszedł z samochodu, co się panu stało? Ja mówię, nie, wszystko graj bursi. Wsiadłem, powiedziałem dzięki na razie i pojechałem. A telefon? Pięknie. Telefon, proszę bardzo, jest... Jak nowy. Mówka, sztuka, nic się nie stało. Jest... Czyli był w obudowie, bo jak zawsze jeżdżę rowerem, to w obudowie. Okay. To najważniejsza część ciała, że tak powiem. Mówisz o jajkach, czy o... Nie, telefonie. O telefonie? Najważniejsze przedłużanie ręki. Tak, ale jajka też w porządku, jakbyś pytał. A okej, okay, dobrze. Kokones albo cokolwiek innego. Chciałem się podzielić z wami, drodzy słuchacze, z wami również tym tą zacną sytuacją. Ja też się podzielę. O, u mnie, a dzisiaj będzie na pewno bardzo dobry sygnał z transmisji, ponieważ ja zaktualizowałem mojego chipa z 5G, także... Proszę, zobaczcie. Prawie nie widać, ci, jak którzy, się ci, którzy nie... Musisz tak palcem pokazać. Ci, którzy nas słuchają na Spotify, a nie mają podglądu na YouTube, to Maciek pokazuje piękny plaster na swoim... Tak, można już czwartą daweczkę. Jak się czujesz? Na swoje ręce. No tak, wiesz. Jeszcze tych screenshotów nie mogę ciągle, ale... Ale już, nie, ale dzisiaj... Masz opcję rekord wideo, jak w tych kamerkach samochodowych? Nie, ale dzisiaj zdecydowanie szybszy internet jest. No właśnie, no tak mi się wydaje. Nie ma problemu z transmisją. Tak, nic nie przycina wam, drodzy słuchacze. Ci, może opłatę wreszcie zapłaciłem. Ja czuję, że... Właśnie, no wypada w końcu zapłacić te rachunki. No, nie? Cholera jasna. Czuję, że ja wolniej myślę, ale no coś kosztem czegoś. Nie, internet szybszy, ale... Ale moja głowa wolniejsza. Dobrze. Ale a co u Kuby? Kuby dalej, jak każdy opowiada, co u niego. Każdy opowiada. No ja na rowerze się nie wywróciłem, ale to może dlatego, ale to ładnie powiedziałeś, że na nim nie jeździłem. Także generalnie, wiesz, statycznie, że tak powiem. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. A co u ciebie, Adam? Bo ty spytałeś nas, my spytamy ciebie. Wiesz co, ja zamykałem sezon, w sensie nie wiem, czy jest już oficjalne zamknięcie sezonu na elektryków, ale udało mi się jeszcze... jest 1 października. Jeszcze wpaść. W weekend, a tak poza tym, no to wiesz, tak zwane odgrzebywanie się półurlopowe z rzeczy. Kto mógł, ten mógł, nie? Ale poza tym bardzo przyjemnie. Szkoda, że pogoda dzisiaj była taka... Nie o pogodzie. Nie, ale tak, to już jest irytujące, że godzina 19 już jest ciemno. No niestety, musimy przetrwać te pół roku. Damy radę. Musimy przetrwać te pół roku. Dobrze. Słuchajcie, mamy gorące tematy, bądź też chłodniejsze. Ja mam tylko gorące. Ty masz tylko gorące, no. A ja mam... Ja mam bardzo gorące. Socialowe jak zawsze. O, ja też mam socialowe. Różne. Ale... No dobra, no okej, okay, dobra. Będą emocje jak w Krośnie. Słuchajcie, jak generalnie... Krośnie? Może w Sosnowcu. Ale... A wiesz, co się stało w Krośnie ostatnio? Nie wiem. O Boże, nie, ja nie wiem, że na podcaście, nie, zakaz poruszenia tego wiem, na podcaście. Wiem, że jakiś typ... Właśnie, to z takich jeszcze newsów trójmiejskich, kto nas słucha albo za granicą, bo są również takie osoby, bo tu jesteśmy international, very, very. To w Gdyni... Very Perry, dokładnie. To w Gdyni pomocnik kucharza chciał odwiedzić kolegów na promie Stena Spirit, ale pływa innym i tak się zagadał, że prom wypłynął z portu
i nie obczaił tego i próbował wyjść. Znaczy zapomniał wyjść, jak można zapomnieć, że prom wypływa. No nieważne. Jeśli nie tam pracujesz, to masz trochę tak naprawdę tak. No myślę, że Stena Spirit inaczej nie odpływa. I generalnie pan wziął, zszedł do ładowni chyba i z ładowni wyskoczył do 15 stopniach, wyskoczył do morza. 400 metrów poza już, że tak powiem, rogatkami portu, tak bym to powiedział, że można powiedzieć rogatki. I do 20 szukali go służby ratownicze. Myślę, że skacząc... Hipotermia. Dokładnie, myślę, że skacząc, mimo że jest ten, no to niestety, to nie była na pewno żadna próba samobójcza. Generalnie typ się tak zawinął, że wyskoczył z tego, żeby dopłynąć do portu, potem na swój prom poczekać. A jaki był finał tej historii? No nie znaleźli go jeszcze i nie ma póki co, nie wiadomo co jest, on zapewne gdzieś leży. Ja wierzę, że on dopłynął do domu. Albo może udało mu się tak szybko, musiałby być doskonałym sportowcem, żeby tak super szybko dopłynąć generalnie. 400 metrów open water jest bardzo trudne. Jeszcze skacząc w 15 stopniach do wody, która też jest zimna. Nie, no myślę, że woda miała jeszcze niżej. I pamiętaj, że generalnie był kiedyś taki wykres. No nie, jak deszcz pada, wchodzisz do wody, to jest cieplejsza. Znaczy, był kiedyś taki wykres, który pokazywał, ile tam, chyba że temperatura ma tam 4 czy tam 3 stopnie wody, to wychładzasz się podajże w 5 albo 10 minut. I powinniśmy mieć jakiś jingle na ta Adama naukowe, że tak powiem, wejście. Więc myślę, że tak w pół godzinki by wystarczyło, żeby się wychłodził. Uwaga, mamy nawet na to jingle. RPK uczy i bawi. Nie, ale to nie ty, to Maciej nie, takie no rzeczy. Nie, no już ten żaden powiedział. Dobra, Adam, jaki rage? Lepko uczy i bawi. No. Tak szybko. Dobrze. Bo, no dobrze. Ci, co nas słuchają, w ogóle zauważyłem, że mamy dużo subskryberów na Apple Podcast, bo ostatnio się odświeżyły wszystkie statystyki. Was też całkiem sporo jest na Spotify'u. Na Spotify'u mamy prawie 90 subskrybentów, a na Apple Podcast 70. Więc myślę, też was całkiem sporo. Myślę, że to zasługa naszej ostatniej sprzeczki. I zasługa tego, że w socialach nic nie puszczamy, nie? Za to was przepraszamy generalnie, bo ostatnio czasu nam brakuje. My po prostu lubimy niespodzianki robić. A artykuł o Włoszech powstaje na bloga i będzie w ten weekend. Będzie naprawdę? Będzie ten weekend. Yeah. A nie miał kto ostatnio napisać tekstu na nasz opis naszego odcinka. Nieważne. Dobrze, przejdźmy do gorących tematów. No dobrze, to może ja zacznę. To weź się, zrób tej markę, ja sobie zapiszę, Kubuś. Zostawiajcie ocenki. W nawiązanie do poprzedniego odcinka. A właśnie, no tam, jak możecie, to tam gwiazdeczkę. Kiedy mówiliśmy o autentyczności i rozmawialiśmy o aplikacji BeReal. No tak, no omówiliśmy o sieci społecznościowej. Tak. Dołączyliście zresztą, czy nie? Nie, nie dołączyłem, ale super. Prawie to zrobiłem. Myślę nad tym. Byłem blisko. Skończył się nasz challenge, więc teraz trochę więcej czasu na używanie telefonu, może się skuszę. No oczywiście jakby hype aplikacji został podłapany bardzo szybko. I TikTok... Przez kogo? Przez Metę czy przez kogoś innego? No TikTok to jest Meta? Nie. No to przez kogoś innego. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Więc przez TikTok i TikTok promuje teraz aplikację i wprowadza TikTok Now, który jakby jest częścią TikToka, ale może też być jako oddzielna aplikacja. O co jest chodzi? Jest to dokładnie to samo tak naprawdę co BeReal, tak? Czyli no, TikTok jakby przypomina nam, tak jak tutaj nasi widzowie możecie zobaczyć, Time to Now. Mhm. I mamy określony czas, żeby wrzucić fotkę. Fotka tak samo jak na BeReal jest robiona zarówno przednią, jak i tylną kamerą. No i chodzi o to, żeby jakby no, o to pokazać autentyczność tego, że jest autentyczność, tak. Ale to jest, jak z czego widzę, to jest tylko do znajomych, których followujesz, to nie jest do wszystkich. No czyli tak jak Snapchat, tak? Na BeReal, nie, albo na BeReal tak jak BeReal, no w BeReal no musisz tylko do znajomych. No, czyli to jest dokładnie to samo. Czyli to nie jest tak, że tu idzie, wchodzisz na czyjś profil i ten ktoś, nie wiem, po raz dziesiąty próbuje naśladować jakiś kabaret i tak dalej, to nie, no to jest po prostu pełna autentyczność. Oni się mszczą za Reelsy po prostu. Pełna autentyczność. Instagram zabrał im Reelsy, to oni muszą komuś też coś zabrać. No, zabrali BeRealowi, ale myślę, że BeReal ma większe szanse. To naturalne, nie? Myślisz, że ma większe szanse? Wiesz co, myślę, że tak, bo myślę, że częściowo ludzie uciekli czy z jakiegoś TikToka, czy z czegoś, żeby nie marnować tego czasu, o czym kilkakrotnie mówiliśmy. I myślę, że zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest oddzielna aplikacja BeReal, gdzie masz tych, nie wiem, jakichś tam autentycznych znajomych, bo tu zakładam, że musi być grono twoich rzeczywiście friendsów, tak trochę jak ci bliscy znajomi na Instagramie, tak, żeby móc to udostępnić. Bo to jest, rozumiem, funkcjonalność wewnątrz, tak? Samego TikToka. Znaczy wewnątrz TikToka, jeszcze w Polsce niedostępna. Aha, bo to dopiero jest testowane, tak? W Stanach jest już dostępne. W najbliższym czasie, tutaj podaję, nowy marketing ma zostać udostępnione w pozostałych krajach. Mhm. Natomiast ma też powstać jakby osobna aplikacja, czyli na przykład dla kogoś, kto nie chce pobierać samego TikToka. No to TikTok. No to może Now, to jest rozwiązanie, no to jest znowu penetracja i przyciąganie jak największej liczby klientów, tylko zastanawiam się, bo myślę, że w TikTok Now, jak to ma się tak nazywać, to pytanie, jak będą monetyzowali, czyli będą starali się zarabiać na tym, co tam wchodzi, bo nie wiem, czy w TikTok Now między twoimi znajomymi pojawi się reklama.
No, o reklamach jeszcze dziś powiemy, ale no to jasne. Chyba myślę, że wszędzie dzisiaj reklamy możemy upchnąć. Nie? Ja trochę mam, jakby zaintrygowało mnie trochę to zdjęcie, które przed chwilą było na ekranie, jakby jeszcze możesz pokazać, no bo mówimy tutaj o autentyczności, czyli jakby be real, a to zdjęcie z psem na hamaku jest tak autentyczne, że po prostu mnie pochłonęło. Nie? Tak, laska leży generalnie, nie wiem, gdzie ona ma te nogi. Tak, nie? Ona nie ma nóg. Ona nogi ma w dupie, przepraszam, prawdopodobnie. Ona może nie ma nóg po prostu. To jest promowanie. Wiesz, a może to jest też jakaś kampania, w której osoby niepełnosprawne na przykład używają TikToka. Pewnie można by było to tak ochronić, ale wiesz, no dla mnie to jest tak na zasadzie time to now, czyli masz 3 minuty na to, żeby zrobić fajną pozycję, szybki make-up i ustawić pieska na hamaku. Ale on to robi równocześnie. Wiesz, jak to działa w Birillu? Bo w Birillu działa to dokładnie w taki sposób, że on równocześnie, a jeżeli nawet nie równocześnie, to praktycznie z odstępem sekundy zaczyna robić te 2 zdjęcia, tak? No dobrze, uruchamiając kamerę. Ale masz jakiś tam czas na przygotowanie. Nie, no masz czas tylko taki na przygotowanie, że jak bierzesz telefon i robisz zdjęcie, to on automatycznie robi zdjęcie tego, co jest przed kamerą i robi twoje. No ale musisz wziąć telefon. Powiadomienie dostajesz tam. No tak, time to be real. No tak, ale minuty. Ty tutaj mówisz, że najpierw zrobiła zdjęcie pieska, a potem się ustawiła. Nie, wyświetla się powiadomienie, tak? Time to now. No. I masz 3 minuty na to, żeby zrobić ładną pozycję. Na tej zasadzie, dobrze, już teraz zrozumiałem. I scenografię, no fota jest jak ze stoka. No trochę tak wygląda. Ale to ona wydrukowała to i albo wzięła drugi telefon i przyłożyła. Przyjrzyj się, ona ma telefon pod tym kątem 45 stopni do swojego ciała. Będziemy teraz rozkminiać takie rzeczy. Zobacz, że pies jest w pionie jakby. Nie, bo to jest taki głęboki hamak. Pies jeszcze z lewej strony jest godzina, 4:11, 24 sekundy. No cóż, także... Be real, not quite much. Nie? Pamiętajcie, naprawdę prawdziwi są wasi prowadzący podcastu już przy kawie i właśnie... My jesteśmy zawsze autentyczni. Jak napiszecie do nas na Instagramie, ten kto pierwszy zobaczy wiadomość, wyśle wam zdjęcie od razu. W takiej sytuacji, jakiej jest. Zapraszamy do pisania. Ja nie biorę udziału w tym challenge'u, bo może być problem, nie? Chciałem was wkopać, no dobra. Możemy tak zagrać. Nie gwarantuję tego, ale jest ale to, co wtedy... kolejny challenge? Każdy, kto napisze, bo wszyscy mamy dostęp do naszego Insta, rozumiem, jak ktoś do nas napisze na Instagramie, to ten, który pierwszy odczyta, od razu bez czytania tego, co jest, wstawia fotkę w odpowiedzi tej osobie. No. Ale tą znikającą. Tak. Dobra. Okej. Drodzy słuchacze, teraz jak nikt nie będzie otwierać po prostu. Teraz nikt nie będzie pisać do nas, bo będzie się bał, co zobaczy. Nie, właśnie chyba z ciekawości będą pisać. Chyba sam napiszę. Zobacz, dogadamy się. Maciej z Kuba. Dobra, nieważne. Dobra. No, także tak to właśnie wygląda autentyczności. Podłapane szybciej niż się spodziewałem. Generalnie, no bo... No rzeczywiście, bardzo szybko. Już trochę jest na rynku. No trochę jest, ale hype głośno się zrobiło. Hype tak naprawdę trwa od 2 tygodni, gdzieś tam bym powiedział, nie, na to. No a tutaj TikTok Now jakby i reakcja jest Insta. No a Instagram jeszcze nie zrobił. No reakcja jest Insta, ale jeszcze Instagram nie zrobił. No właśnie, bo ale, no, zaczekajmy jeszcze miesiąc, to pewno będziemy wracać do tematu. No tutaj ta reakcja też właśnie Instagrama powinna się pojawić dość szybko, nie? No myślę, że w przeciągu miesiąca. Zuckerberg, ty śpisz, chłopie, ty. Na Europie jest może. No może Adam, być, no w metaversie. Powinni cię zatrudnić, żebyś takie właśnie tu smaczki znajdował i podsuwał te pomysły, bo tutaj widzisz, no. Ale byśmy powili się w hajsu, nie? Marnujesz się. No. No, dziękuję. No dobrze. New project tam, Zuckerberg, director. Hire my friend, Adam, he's amazing. Oh, thank you, thank you. Donate money for our podcast. Thank you very much, our patron on Patronite. Chociaż tu raczej powinno być... Patreon. O tak, Adaś, kasa. Adaś, nie mamy Patronite'a. A, Patreon. No dobrze. To dobrze. Dobrze, zrób tutaj Marka, ja chciałem tylko powiedzieć o Poczcie Polskiej. Ojej. Znowu strzelają? Back to school. Właśnie. Nie. Back to school to też trochę, bo w sumie związane z pieniędzmi i to z tym strzelaniem również, bo ja już chyba, tak samo jak Natalia... Bo... Ja się gubię. No ale no dobrze, poczekaj, dobrze, bo mówiliśmy dobrze, back to school. No tak, mówiliśmy tak. Ty mówiłeś zresztą chyba tak. O tych... Czy to ty, Kuba? No tak, nieważne. Razem mówiliśmy, dobra, ale... Nasz temat. Ci, co może nie przebrnęli albo dopiero nas słuchają, to rozmawialiśmy na temat szkoleń Poczty Polskiej, które były na imprezie integracyjnej ze szkolenia z broni palnej. Na strzelnicy. Więc teraz to się wszystko łączy w kropki, panowie, bo Natalia podesłała nam na naszym Instagramie, znaczy chyba do mnie bezpośrednio puściła, ale to już mało istotne. W Kamiennym Potoku
Tak, wychodziła z Lidla tamtym przejściem, takim tunelem, żeby pójść w Sopocie i zobaczyła, tam stoi samochód Poczty Polskiej, jest napisane Poczta Polska Ochrona i stoi w środku i mówi, kurwa, paczki dostarcza, nie wiem, SKM-ki wysiadają w ogóle, nowa usługa Poczty Polskiej czy cokolwiek, no ale oni generalnie majstrowali przy tej kasie biletowej czy przy czymś, byli skłócnięci, znaczy samochód był z napisem Poczta Polska, ale panowie mieli kamizelki z napisem Poczta Polska Ochrona. I panowie tam generalnie grzebali, pewnie kasę wyciągali, ale zobaczyła, że były giwery. Więc generalnie prawdopodobnie. Po to były te i szkolenia są odpowiedź. Jednak nie dla wszystkich pracowników, z tego wygląda, tylko może dla tych właśnie, którzy pracują w PKP Ochrona, która. PKP? Poczta Polska Ochrona, o, przepraszam, widzisz. Bo ja myślę o czym innym. I którzy też konwojują i ogarniają hajsy. No więc zagadka się rozwiązała, czyli panowie. Czyli dywersyfikacja biznesu po prostu. Proszę, jakiego ładnego słowa użyłeś. Rozwój biznesu po prostu na wiele frontów. I to jest przykład po prostu gospodarki, przykład prowadzenia interesu. Nie, no. To jest bardzo dobre. Ale potem jeszcze pojedziesz do... pojedziesz potem jeszcze do krajów Bliskiego Wschodu, może takich bardziej bojowych i też znajdziesz Poczta Polska Najemnik. Ja myślę, że kolejną... Matko, coś dziwaczy, myślę, że kolejną jakby działalnością powinna być działalność gastronomiczna Poczty Polskiej. No. O, Poczta tak. Polska kebaby? Restauracja. Poczta Polska kebab. No. O, albo wygryzą... Wege kebab. O nie, ja wiem, Poczta Polska wygryzie Uber Eats, a będziesz miał na pewno zawsze zimne danie, na pewno. Dlatego będziesz chłop załamy. Załóż na przykład sushi i wiesz, że dojdzie ci po tego na YouTube, już spleśniałem. To na YouTubie był typ a propos, dobra, bo wątkujemy strasznie, ale to tylko powiem, jak gdzieś a propos Uber Eats, to ktoś pokazał, jak zarobić w Uber Eats, zarejestrował się jako restauracja, to był film na YouTubie i typ generalnie kupował mrożone pizze, ludzie zamawiali od niego pizzę, dowoził pizzę i płacili mu normalnie za to, nie oddawał więcej, że homemade pizza i tak dalej, nie? Ale je podgrzewał? Podgrzewał je. Kawał na kartony i zamrożone jeszcze tak prosto. To trzeba być po prostu. Nie? Ludzie siedzą i myślą. Nie? Business is business. Dokładnie. Dobra. Się kręci. Czyli strach się bać, mówisz, jeżeli o tą pocztę chodzi. Trzeba uważać. No, trzeba bardzo uważać. Że tak powiem, pamiętajcie, jak przyjdzie pocztowiec i będzie chciał wam dać list polecony, to nie odbierajcie go, pójdźcie na pocztę. Nie zdenerwujcie czasem pana listonosza. Tak. Absolutnie. Słuchajcie, wyszedł nowy serial na Netflixie o cyberpunku. Ja chcę trochę w tych klimatach pozostać. W sensie nie o serialu tylko o nowoczesnych miastach. I, Szklane domy Żeromskiego? No mniej więcej. Warszawa? Jakie jest najdłuższe miasto świata? W sensie tak najbardziej rozległe. Portugalia? Chile? Ja nie wiem, ale Gdańsk, no dobra. Gdańsk. Tak długi jest, tak się to jest tak, długo tak, idzie. Gdańsk jest bardzo długi. Natomiast Arabia Saudyjska wpadła na pomysł, żeby zbudować miasto na pustyni, które będzie miało długość 170 km, w którym nie będzie żadnych innych ulic, będzie jedna długa ulica, po prostu taka kreska. Możesz to odpalić na podglądzie, ten projekt. Ale to czekaj, to jest w nawiązaniu do tego cyberpunka? Czy bo to jest miasto, to będzie miało to być totalne miasto przyszłości. Miasto w przyszłości po prostu. Jak miasto może kiedyś wyglądać? Ma nie być innych ulic, ma nie być samochodów, energia 100% ze źródeł odnawialnych i ma być to po prostu super nowoczesne miasto, gdzie pewno będzie kolejka przez całą po prostu tę długość. Co ciekawe, ma nie być samochodów, a opublikował to Autoświat. Tak, i to będzie bojkotują. I to jest, rozumiem, 170-kilometrowe miasto, które będzie miało ulicę do ścigania się. W którą będzie jeździła kolejka, a nie samochody. No to wygląda trochę jak droga na hel. Coś w tym jest. Ale dobra, ale to jest. Czy to jest jakiś nowy projekt? Bo ja mam wrażenie, że słyszałem z rok temu, czy dwa lata temu w ogóle. To jest stary projekt, ale nie przypominam, że gadaliśmy o nim na podcaście, chciałem go poruszyć. Bo dwa lata temu nas nie było w tym podcaście jeszcze, Adam. A teraz czepiasz się, dobra? A nie wiem, czy słyszałeś. Ale teraz ktoś powie, gdzie mieszkasz na końcu ulicy. Właśnie, i teraz. Z której strony? Chyba dodatkowo słyszałem, że tam były jakieś takie założenia, typu, że. Każdy mieszkaniec będzie miał tam sklep w zasięgu 5 minut piechotą. Tak. Że po prostu jest to tak zoptymalizowane, żeby wszystkie jakieś usługi, wszystkie potrzebne rzeczy można było faktycznie albo kolejką pojechać sobie i mieć blisko, albo piechotą w zasięgu. Drodzy słuchacze, którzy generalnie słuchają, bardzo ładny jest, zresztą link jest u nas na stronie internetowej, w naszym opisie, ale bardzo ładny jest takie intro, czy jakby pokazanie tego i nazwa tego miasta. The Line. To jest po prostu jeszcze z takim, to może stąd Adamowi się wziął ten Netflix tak naprawdę, bo tutaj tak bardzo
bardzo ładnie to, że tak powiem, opisane. Nie? No to, no, natomiast zobacz na tą wizualizację. Znaczy koncept jest generalnie dosyć ciekawy, bo zobaczcie, przez to, że jakby nie ma samochodów, jakby jest od początku od zera robiona, więc będzie bardzo dużo terenów zielonych. Moim zdaniem na pewno zrobią tak, że będzie jeden linia metra, czy tam kolei, która będzie jakby takim fast lane'em. No, linia metra, 180 kilometrów. Obszarami, no w sensie, no... No ja wiem, Adam, że żartuję sobie, no. A druga będzie taka bardziej, powiedzmy, lokalna pomiędzy dzielnicami. I to jest odpowiedź Arabii Saudyjskiej na to, że im się kończy ropa. Im się w końcu ta ropa skończy. I książę sam stwierdził, że generalnie z Dubaju nie zarobią tylko. I chcą po prostu sprowadzać ludzi tutaj, jakby stworzyć po prostu taki... Żeby zagęścić te 180 kilometrów. Na którym kilometrze mieszkasz? Na 30. Jestem. No właśnie. I sytuacja będzie wyglądała w ten sposób, że to ma być centrum, znaczy to ma być takie miasto głównie chyba biurowo-usługowe. Taki jest cel, to nie będzie miasto przemysłowe, to będzie typowo usługowe miasto. Ale mieszkania też tam będą? No właśnie głównie, znaczy mieszkanie na biurowce, tylko. Tak. Widziałeś, no, bo powiedziałeś usługowo jakieś tam, więc... Dla mnie ciekawe jest, jak jakby gospodarka takiego miasta ma w ogóle istnieć, nie? To jest jakby... Oni będą... Wszystko w liniach prostych będzie. Praktycznie będą musieli być praktycznie samowystarczalni. No tam jest napisane, tak. Że to jest z odnawialnych tak, źródeł. Tak, tak, bo to ma być, no? Wszystko mieć tam, mają mieć wokół tego miasta... No dobra, ale jedzenie jakby... Znaczy wiesz, no generalnie Arabia Saudyjska na razie nas... To będą tylko pamiętacie, pamiętacie ten zrobili ten taki hotel, który jakby jest na przy samym Dubaju, który hotel ma... Hotel Paradise. Nie, który ma jakby... Nie pamiętam ile wysp, natomiast te wyspy są w kształcie kontynentów i mają tam poszczególne no tak, kraje. Jest coś takiego. I w każdym jest po prostu hotel, który ma jakby tematykę danego kraju. I jakby patrząc, jakie oni projekty robią i patrząc na Burj Khalifa i tak dalej, to ja bym to jeszcze w stanie uwierzyć, że jeśli będą chcieli, to będą w stanie to zrobić. Ja bym to jeszcze ugryzł z drugiej strony. Mianowicie, zwróćcie uwagę, jak bardzo... Od 170 kilometra. Nie. Ja się zastanawiam, jak to wszystkie biura, które sprzedają fotowoltaikę, jak teraz szybko po prostu zmieniają biuro, zakładają tam, żeby po prostu sprzedać jak najwięcej fotowoltaiki. No, nie? To jest okazja. Tak. Sorry, od dzisiaj luźno przy kawie produkuje fotowoltaikę. Natomiast wiecie co? Czy zastanawialiście się kiedyś, po co wam fotowoltaika na przykład na tym? Albo fotowoltaiki zaraz wam pokażę pewnie. Z kodem LPK 2020. 0% rabatu na fotowoltaikę. Fotowoltaika 5% rabatu. Ja jestem bardziej ciekawy tego tematu pod względem ESG i neutralności klimatycznej. To się będą strzelać z tymi kuleczkami? Nie. A. Environmental, Social and Governance, tak, to stąd co? Jest ten skrót. To. ESG. Bo ASG to są te. Nie, ESG. A, no dobra, sorry. Jakbyś... Doedukuj się. Się przyjrzał właśnie, to w tym artykule nawet jest podkreślane, jak bardzo właśnie dla nich są te kwestie ekologiczne. I miałem taką... Chcę rzucić taki temat do może nie rozkminy, ale generalnie... chcę poznać wasze zdanie. Czy uważacie, że łatwiej teraz byłoby stosunkowo zrobić od zera miasto? Nie mówię, że w kształcie linii. Nie, ja nie jestem urbanistą, ciężko mi jest na ten temat odpowiedzieć. Ale zobaczcie, jak ciężko jest modernizować obecnie miasto, na przykład i Gdańsk, i Gdynię, w których żyjemy. Moim zdaniem to nie ma tak, że łatwo albo że niełatwo. Znaczy, okay. Jeżeli będzie potrzeba i to tak naprawdę jest owiane doskonałym przekazem marketingowym, bo on jest całkiem niezły, jeszcze jak spojrzałem na te 2 minuty intra. Dwa, no jakby to prezentuje to kraj, który ma hajsów PIP, więc dla nich to nie będzie problemu zrobienie czegoś takiego, tak? No nie wiem, kogo pytasz i w jaki sposób o to pytasz. No, czy jest to możliwe? Myślę, że jak to ładnie mówią coache, czy ktokolwiek inny, the only the sky is the limit, czy coś takiego, just tak? No więc... do it. No na przykład, no jesteś zwycięzcą, zrób to, więc ja generalnie uważam, że tutaj jakby... Myślę, że nie ma problemu. Ja pytanie, czy jest taka potrzeba. Wreszcie miasto na świecie, które faktycznie będzie neutralne klimatycznie. Czy że ktoś mi pokaże, że to faktycznie da się zrobić, bo na ale mówisz o neutralnym klimatycznie, ludzi, którzy, że tak powiem, ciągną ropę naftową, sprzedają kopalnie. Ale tak, ale no. Zobacz, to jest, bo w Europie z kolei jest milion prób tego i cały czas jakby nie jesteśmy... Milion prób czego? No tworzenia tych miast, żeby miasto stawało się neutralne klimatycznie. To, że na przykład samochody do centrum mają Może Norwegia być bardziej neutralna klimatycznie tak naprawdę, w której no, tych elektryków trochę jeździ i tak dalej. Nie wiem. Ciężko jest mi odpowiedzieć, bo nie znam się na tym, nie mam specjalnie zdania. Mnie to ciekawi, czy jeżeli ten projekt będzie cieszył się dużym powodzeniem, to czy nie będzie tak, że jest teraz jeden the line, potem będzie drugi line, trzeci line, czwarty, piąty, szósty WKOS i zrobi się taki, wiesz... Kratka, no. Nowy Jork.
Nowy Jork. I zrobi się znowu miasto normalne, tak? Tak, 170 km jednej ulicy, 170 km no. drugiej, dwie linie metra, trzy linie, bo trzeba przecież jak Trzaskowski otworzy, tak Warszawie. Nie, no, Warszawie, jak, no. O, właśnie. Dwie linie metra jak w Warszawie. Nieoptymalnie jednak byłoby zrobić normalny plan miasta, tylko tam... czyli plan... Znaczy, widzisz, zaczęliśmy o tym gadać w podcaście, który oczywiście zawsze zmagania z rzeczywistością, to o czym mówimy. Spoko. Nie wiem. Osobiście mi się podoba pomysł może nazwy, D-Line. Nie wiem, Burcz Kalify nigdy nie widziałem, tylko na zdjęciach. Jestem, nie stać mnie, żeby tam pojechać i tyle. No, tyle, co bym ci powiedzieć. 5 zł w portfelu. Ale nie wiem, Adam. A ty uważasz, że co, że jest to możliwe, czy nie? Znaczy, ja myślę, że oni muszą, wiesz, Arabia Saudyjska ma ten dylemat, że oni muszą jakby zmienić trochę swój profil działalności i jeśli... Jak Poczta Polska. Tak, jak Poczta Polska. Dokładnie. Bo wiecznie ropy nie będą wydobywać, natomiast sytuacja uważam, że nastąpi taka, że oni muszą, wiesz, nie staną się potentatem przemysłowym, nie będą mieli milionów fabryk i tak dalej. Mogą mieć co najwyżej gigantyczne centrum usługowe i po prostu Dubaj stanie się takim Nowym Jorkiem, tylko że wyjęte Wall Street i po prostu kopiowane Wall Street to będzie największe światowe Wall Street po prostu. Mogłoby tak być. I uważam, że to jest realne, ale nie wiem. To ja pozwolę sobie zmostować. W takim razie nie musisz robić timemarka. Czy możemy? Bo ja bym chciał zmostować do fotowoltaiki, która tu by się nadawała doskonale. No tak, no bo jest ciepło, dużo słońca. Znaczy nie, to ciepło nie ma znaczenia, ale... Więc chciałem wam pokazać... Znaczy tutaj Adam, Kuba nie zdążył, że tak powiem, właśnie nadążyć, ale ci, co nas nie oglądają, a będą chcieli nas podejrzeć, to na stronie jest. Ja wyświetliłem teraz jakby blog ze Słupska. No, no tak, no to musiało być. Tak, no właśnie. To Adam zbyt gorszy. To w Słupsku, słuchajcie. W domu z wielkiej płyty, znaczy ten ktoś, myślę, ugiął się pod naporem ilości telefonów z San... Czy jest pan zainteresowany? Ale ja mieszkam w bloku, to... Mamy na to też rozwiązanie. Nie ma problemu. Żeby przedstawić to naszym słuchaczom, którzy nas podsłuchują, niekoniecznie oglądają, to generalnie jest blok w wielkiej płycie tak naprawdę i na balkonie przez całą długość balustrady jest po prostu panel fotowoltaiczny i potem jeszcze jeden jest w poziomie, drugi jest w pionie, nie? Panel fotowoltaiczny. To jest taka L-ka. Ja się teraz zastanawiam, czy on w takim razie jeszcze dla całego bloku produkuje ten prąd, czy zaciąga, bo teraz z drugiej strony, posłuchajcie, ustawienie jest spoko, one są nachylone pod tym kątem, jeszcze załóżmy, niech on będzie wysoko, ma biznes jak nic, nie? Mógłby powerbanki ładować i sprzedawać, nie? Na lewo sprzedaje sąsiadom, trochę temu z góry, trochę temu z dołu. Oczywiście. Albo ma plantację tam i nie ma podejrzanych... O kurde! I bilans jest taki, że nie ma podejrzanych rachunków za prąd. O Boże! Nie, dobra. No jest tak, no. To dobre, nie, Maciej, nie pomyślałem nie na ten temat. Tutaj Spiderweb wynosił ten tytuł. A ciekawe, czy on ma transformator i na przykład ten zbier... Bo jak masz fotowoltaikę, to musisz mieć taki transformator, który może ci zbierać energię na później, więc pytanie, czy on ma to. Myślę, że to jest krok milowy dla sprzedawców fotowoltaiki. Właśnie, potem będą... Już niedługo. Szklanych domów, domy oni będą, oni będą mówić na zasadzie, że właśnie ludzie mieszkańcy w bloku, że no nie da się. Jak się nie da, to się nam udało. Oczywiście są różne rzeczy, tak? To nie jest jego prywatna działka. Za chwilę może garaże będą stawiać pod oknami. Widoki z balkonu teraz to jakiś koszmar. Liczę na pomoc w jak najszybszym usunięciu tego dziadostwa. Niech zabiera również kamery, którymi wszystkich nas nagrywa. Ale co to? Czemu? Skarżyli się okoliczni mieszkańcy w liście do redakcji serwisu To Iwo. Ale w jaki sposób... komuś przeszkadzają w widoku z okna panele tego gościa. Widok z balkonu teraz to jakiś koszmar, bo może on widział wszystkie balkony, one były takie same, a tu się ktoś wyróżnił i pokazał, że będzie miał hajsy. Mm. A takie panele to są drogie. I jeszcze ktoś dodał, że w cywilizowanych krajach nawet anteny satelitarnej nie wolno montować na balkonach, bo oszpecają fasady. Zresztą ja pamiętam parę lat temu... Gdzie on ma te kamery, bo tu... Komentarz był, że ma kamery na... To pewnie jakiś Adam, to jest ukryta ta kamera gdzieś tu, pewnie tu, on, wiesz, wszyscy widzą wszystko. Ukryta sąsiad ma ukrytą tak kamerę. Jak czytasz na Trójmieście komentarze, to nie musisz we wszystko bierzeć. A to dzisiaj będzie. Widziałem. Będzie. Dobrze, to tak abstrahując. To zaraz zrobić płynne przejście. Ja jeszcze płynne przejście, a to w sumie mogę zatajmarkować, bo Dawaj. Adam, jakby tutaj bronisz klimatu i te pomysły są fajne. Ja chciałem zadać ci pytanie, czy jakbyś miał firmę... wartą, przedsiębiorstwo warte 3 miliardy dolarów, no. to czy oddałbyś je na rzecz jakby działań klimatycznych, proekologicznych? Pytanie, czy byłbym bezdzietny, czy dzietny? Jezus, bo jeśli bym miał... Adam typowo, ani tak, ani nie,
To zależy. To zależy. Każde pytanie. Jeśli byłbym, umarłbym w samotności, to tak. Dalej żyjesz. Żyjesz. Teleturnieju, żeby odpowiadał na pytania. Jakie jest pana zdanie, panie Adamie? No tak, zależy, z której strony spojrzymy. Pytanie muzyczne. Kto napisał utwór? Zależy, jak leży. No to zależy, nie? W którym roku? Bo tutaj był cover. Czy akurat ten wykonawca był? Ale szczerze, raczej nie. No oczywiście, pytanie jest raczej retoryczne. Raczej. Rachel. Bo okazuje się, że ktoś to zrobił. I teraz założyciel marki takiej odzieżowej Patagonia. Mm-hmm. Nie wiem, czy znacie? Znana. Taka znana z tego, że mają jakby bardzo fair trade wszystko i 80% jakby ciuchów produkcji jest fair trade i tutaj Nowy Marketing donosi, że nawet w procentach około 90-95% jakby materiałów jest zrobionych z recyklingu, tak, do produkcji tych ciuchów. No i teraz właśnie założyciel Yvonne Chouinard, to tak można przeczytać chyba, oddał firmę w ręce organizacji walczących z globalnym ociepleniem. Czy wywalili zarządzających i wstawili teraz działaczy klimatycznych? Oddał 98% udziałów do organizacji Hold Fast Collective. 2% wartości firmy przekazano funduszowi Patagonia Purpose Fund. Ale jakby właściciel dalej zarządza finansami po to, żeby jakby firma kontynuowała taki jakby projekt, jakby target, no, żeby prowadzona była tak, jak była prowadzona do tej pory, tak, ale wszystkie zyski i cała wartość firmy jakby została przekazana na rzecz tej organizacji. No dla mnie kosmos. Ja bym nie przekazywał udziałów, tylko po prostu przekazywał zyski na tą fundację. No, przepraszam. No to już możemy się spierać. No, ja nie wiem, co bym zrobił, ale gościu jest mocnym graczem. Znaczy generalnie, no, albo ale... może wie, że zaraz zejdzie ze świata i po prostu chce zostać zapisany. Nie? I nikt ja myślę, że ma, oczywiście... że ma i tak w banku pewno paręnaście no milionów. Właśnie, bo to jest też firma, mówię. Bo... No rób 3 miliardy oddać, no to pewno parę lat zysku było wcześniej. No bo wiedział, że jakieś trujące elementy miał, że zaraz się na niego rzucą, że tak powiem, to oddał co jest. Nie, ale generalnie fajnie, że jest taka zmiana. Adam zawsze teoria spiskowa. Nie teoria spiskowa, tylko... Polska mentalność. Coś musiał ukraść. Oczywiście ukradł i teraz będzie, wiesz. Tak, i teraz oddaję za darmo. Ja nie mówię, że ukradł, tylko może jakieś toksyczne materiały. Tak, poszukamy filantropa. No tutaj jakby jest opisane, że w tym roku... przychód to około 1,5 miliarda dolarów. Także no wiadomo, coś przychód to sobie przychód. Wyciągnął z tego pewnie, nie? Nie zysk, no ale no, są to duże sumy. Dla mnie mega ciekawe, no bo jakby to totalnie przeczy tej idei gdzieś tam robienia biznesu, robienia pieniędzy i materializacji wszystkiego, nie? No, ale no właśnie bardzo duży się, krok że... w tym kierunku proekologii, takiej z prawdziwego zdarzenia, a nie na zasadzie, no teraz Nike w nowym opakowaniu na buty już nie kartonowym, tylko ekologicznym z tektury, wiesz co chodzi. Mhm, ale wydaje mi się, że jakby wiesz... Cała... się rozwali po jednym dotknięciu, tak? Cała ta inicjatywa jakby od początku, to, że nie robisz żadnego fast fashion, ani nie koncentrujesz jakby firmy na zarobki, tylko dbasz o materiały jak w najwyższym stopniu, o to, żeby wszyscy mieli jakby wynagrodzenie, na jakie zasługują, no to jakby samo to pokazuje, że on nie miał prawdopodobnie koncentracji na zarobki, nie? Więc taki ruch... No nie miał, może ale nie zarobki jest ma. Mega... No tak. To, ale, o to w tym wszystkim jakby chodzi. Nie? Dokładnie tak. Ale to samo pokazuje, że on no nie jest takie bardzo zaskakujące. Tak. No nie jest bardzo, ale to też masz chyba na myśli to, że jakby od początku to było proekologiczne, jakby no tak. Tradycja jest kontynuowana. Plus on, nie? Jakby ciężko pewnie sprawdzić tego teraz jego net worth, jak wszystko oddał, ale coś nie zarobił. No, pamiętaj, że jakby jeśli wyciągasz ze spółki zysk, tak, czy tam spółka wypłaca dywidendy, to potem jest to już kasa właściciela i ty nie wiesz, czy on dalej ją zainwestował, czy kupił sobie za to, nie wiem, samochód. Przepraszam, czy my w tym podcaście będziemy tutaj jakieś... Pamiętajcie, że to nie są rady finansowe. Zagadamy portfel każdemu po kolei. Każdy finansuje się według własnych. Znaczy, ale jeżeli macie prosperującą firmę, możecie ją nam oddać, my się nią zajmiemy. Już ci mówię. Nie, tutaj też nie była rada, zapraszamy na patreon.com/lpkpodcast. Tak, 5 dni temu net worth is estimated to be around 1.2 billion, czyli bilion, miliard dolarów. No, to jego czy firmy? Jego. Jego. No to... Okej, jeszcze dla sprostowania, tutaj tak jak pisze... Ale jego pewno w artykule, net worth to są udziały w spółce. Nieważne, no...
No nie, no dobra, nie jest biednym człowiekiem, jest nie jest biednym człowiekiem, no, zdecydowanie. Nie o to chodzi, no to nieważne już, czy taki network, no to nie gadamy o gościu, tylko o jego gościu. O działalności, nie? Patagonii. O Patagonii. 87% odzieży produkowanej przez markę zawiera materiały z recyklingu, ścinki z podłóg fabrycznych, tkaniny pochodzące z recyklingu. I czym jest podłoga fabryczna? Bawełna. No właśnie, powiem ci, że też się zastanawiałem, czy to jest taki rodzaj... Pierwsze, co mi do głowy, to panele. Ja pomyślałem, że pod panelami za czasów komuny były te takie linoleum, o. Okay. No mówię ci, na pewno gdzieś dorobił się. I ściągali to linoleum z Polski, Patagonia to skupowała. Właśnie tak, mówię ci. To jest ta teoria, I dzięki temu, jakby wyznacznikiem tego był pan Kaczyński i oczywiście tutaj maczał w tym palce pan premier naszego rządu, aha, Mateusz Morawiecki. Okay. A jeżeli ktoś coś ukradł, jak wiadomo, bo to jest jego wina. Oczywiście to jest jego wina. No, dobra. To tyle. Jak płynnie przeszliśmy do polityki. Ja bym chciał w takim... Nie, właśnie o polityce nie rozmawiałem w naszym podcaście, a ja bym chciał przejść do... też do takiego odpowiedzialności związanej właśnie z, nie wiem, czy klimatem i nie tylko. Wiecie, że jestem wielkim fanem SodaStream. Tak. Wiecie. Zresztą nie wiem, dlaczego SodaStream jeszcze nie została partnerem naszego podcastu. Tak halo, dobrym. Znaczy nikt nie będzie złotym partnerem podcastu, takim jak jest kawa.pl, ale mimo wszystko posłuchajcie. Przyznam szczerze, nie wiedziałem, że właścicielem marki SodaStream jest... Polak. Pepsi. Bum, bum, bum. PepsiCo, dokładnie tak. PepsiCo. Adam, strzeliłeś? Nie, gdzieś tam czytałem to już wcześniej. Ale to teraz jakby rozwiewa moje wątpliwości, skąd wzięły te wszystkie smakowe... Syropy, dokładnie, bo ja tak... Bo nie było Coca-Coli, ale zawsze jest Mirinda, Seven, Pepsi. I po brandach właśnie jesteś w stanie poznać, że to są wszystkie z tej grupy. No i potem oczywiście te, które były sygnowane po prostu SodaStream, nie? I teraz posłuchajcie, pojawił się, ja nie lubię tego bełkotu marketingowego, bo chciałem wam to pokazać, zresztą donosi marketing przy kawie. SodaStream zmieniła identyfikację wizualną i repozycjonuje swoją markę. Ja to kilka razy wspominałem, wiemy, czym jest branding, wiemy, w jaki sposób tworzy się plany marketingowe, strategie marketingowe dla przedsiębiorstw mniejszych czy większych, ale tutaj ja bardzo lubię jakby ten, znaczy się, to jest trochę takie właśnie, może nie wodoleństwo, tylko próba przekonania samych siebie, tych osób, które zmieniają ten brand i które próbują go zmienić, to tak trochę jak myśmy zmienili logo LPK, które było 2 lata temu, zmienili sobie gdzieś w połowie tego roku, czy pod koniec zeszłego roku to logo luźno przy kawie i że tutaj mogliśmy powiedzieć, że to jest świeżość, że mamy 2 różne, jedno bardziej korporacyjne do zastosowań korporacyjnych, drugie takie luźne i tak dalej, a tutaj wiecie, jest... Punktem wyjścia dla logo są 2 krople wody, które splatają się tworząc formację yin i yang, push for better. To główne hasło marki nawiązujące do gazowania wody za pomocą saturatora. Yin i yang nawiązujące do gazowania wody. Ja to same... wygląda bardziej jak logo Pepsi. Jakby. Właśnie, dokładnie tak. I teraz chciałem też to powiedzieć, bo widzicie to logo, więc generalnie znamy, teraz już... Znamy. Dokładnie, więc teraz generalnie każdy będzie w stanie powiedzieć, że no, SodaStream jest od PepsiCo. Teraz będziesz, rozumiesz, stawał przy saturatorze i yin i yang, będziesz tam... Będę musiał najpierw yin i yang zrobić, ale... To jak macie ale Adam... na kręglach, który robił rytuał przed każdym rzutem. Tak, tak. Tak, bo w weekend byliśmy i macie generalnie tak kulę na ziemi i tak, wiesz, chodził wokoło, tak robił takie ruchy rękoma. A coś ci to pomogło? Tak, no, wygrał. No pewnie, same strajki wtedy robiłem. Dziękuję bardzo, bo to jest ten... Ale... żeby po prostu, bo SodaStream zrobiła się popularna, nie dziwię się, i tak naprawdę ludzie tutaj widać, no... A jak długo korzystasz, jeśli mogę spytać? Bo 3 lata? 4? Dłużej niż podcast. I generalnie stopień zadowolenia klienta? 3 lata. Razem z podcastem wiele. Stopień zadowolenia? 1 800 000%. Dobra, ale 1 na 10 skala. Znaczy 11. 11, okej. Okay. Nie tylko dlatego, że jeżeli przeliczyłem sobie koszty wypijania z grzewki wody gazowanej na gazowanie, to w ogóle tam jeden nabój starcza mi na 3 tygodnie. Nie? Ale więc, wodę wlewasz z kranu? Z kranu. A on filtruje? Nie. Czyli taką... No woda jest super zdrowa. W Gdyni też? W Gdyni. I w Gdańsku też. Nie wiem. Nie piję u ciebie wody z kranu. To prawda. Mam butelkę. Nie promujemy. Ale u mnie można pić wodę z kranu. Ja zapraszamy. Niestety lubię smak. Zapraszamy do kranu na ulicy. Ale teraz chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo w samym logo SodaStream pojawia się push for the better, aha, tak? I powstała również paleta kolorystyczna. Fresh and deep blue.
uwaga, to odcienie wody, a jednocześnie symbolu spokoju i bogactwa. Ja myślałem, że woda kolor sand to piasek. W palecie znajduje się również coral, orange, forest green, sunshine yellow. Wybór barw ma kojarzyć się z dbałością o środowisko, świeżość, rozwojem i optymizmem. Musimy nazwać kolory w logo LPK. One to mają jakąś nazwę, bo ja to próbowałem pisać w brandbooku, nie? Delikatna, ognista pomarańcz. No i generalnie logo też jest... Niebieski, morski kolor. Ale on to mówi, jakby siedział. Dobra, nieważne. Ale te logo Soda Stream puszczone jakby w lesie, z góry, tak, jako repozycjonowanie tego loga marki i tutaj też. Nie trzeba robić takiego zachodu, a ta Soda Stream zrobiła się bardzo popularna też w Polsce, to widać, tak? Część osób da jakieś zarzuty, że woli wymienić ten nabój za 49 zł. Ja uważam, że to jest trochę za dużo, jak wymiana naboju. Więc ja, że tak powiem, korzystam z usług kolegi, który ma gazowanie. Gazuje. Z czego ty się śmiejesz? No dobrze, korzystaj z usług kolegi. Jesteś po prostu straszny. Nie. Dziękuję. Dobrze, to tyle. I kolega ci gazuje. Dziękuję bardzo. Właśnie tak nie wiem, to luźno przy kawie, jest kawa w sumie, ale Kuba widzę w swoim starym stylu. Ja jestem ciekawy, jak to działa. No może Kubie będę to dawał twojemu koledze, jak on tak gazuje, dobrze? Ale teraz mandaty duże płaci, nie przez to. Ale nie, bo... No zmienił się taryfikator przecież. Czego? No wszystkich mandatów przecież. Od 16 czy tam 13? Od 16. A ty, bo gazowanie... Ja widzę, Kuba, że tam... To musisz otworzyć bardziej kopułkę, jak to kiedyś ktoś powiedział, nie? Zapętliłem się. No właśnie, widać, to twoje głupie żarty. Durusi, tak. Naprawdę rozwiązanie sensowne, zresztą, no mówię, przeliczenie dało racjonalność zakupu tego nad kupowaniem po prostu butelek. I fajne też jest to, że masz tą butelkę, możesz wsadzić do zmywarki, wymyć i tak naprawdę masz wielorazowo użytku butelkę. Gazujesz według tego, jak chcesz. Tylko pamiętajcie, LPK uczy i bawi w tym wypadku. Nie musisz klikać. Jeżeli robicie z syropem, to najpierw gazujecie, potem wlewacie syrop, a nie wlewacie syrop, gazujecie i piana wyskakuje jak z pralki, nie? Dobrze. Tak, historię. No, ale smaczniejsza niż z pralki, prawdopodobnie. Znaczy ja z pralki nie piłem, ale to była dobra. Dobra, okej, rozumiem. Wrzuć tutaj Marka, ja chcę zostać, bo dzisiaj mam taki ekologiczny bardzo odcinek, w ogóle... Znaczy nie będzie zaraz ekologicznie. Nie. Jeszcze będziemy mi jedno zdanie o ekologii, w sensie jeden temat. A propos optymalizacji ogniw wodorowych. Finansowej. Nie. Że o tym, że ogniwa wodorowe są bardziej wydajne niż nawet diesel. Adam, to jest podcast luźno przy kawie. Ale wiem, ale to tutaj zrobili... O, oh, Jezus, ale wrzuciłem temat teraz już. No tak, luźno trochę. Przy nauce dzisiaj. Ale słuchajcie, luźno przy nauce. LPK uczy i bawi. Jakby wiesz... Luźno przy fizyce molekularnej. Nie, poczekajcie, Adam powie, bo jest optymalizacja wodorowa, tak? Tak, znaczy generalnie kojarzycie samochody na wodór, tak? W sensie już... Ale one są nieopłacone. No dobra, do Niemiec jeżdżą tylko. Właśnie, wszyscy jadą po nich, że są właśnie nieopłacalne. Że są... Nimi. Czy do... Weź zrób w takim razie dla Adama, proszę, dżingiel luźno przysmażę. Tak, luźno przysmażę, bo to jest właśnie ten etap. Ty ma podpuchaj, teraz Formuła 1 wjeżdża. Loop Energy, producent wodorowych ogniw paliwowych, ogłosił właśnie, że ich nowy system ma wyższą wydajność niż po prostu silnik dieslowy. Dobra, Adam, to teraz ja mam jedną dla ciebie informację. No. Z raportu Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych w 2021 roku w Polsce było 78 pojazdów napędzanych wodorem, przy czym w kraju nie ma żadnej ogólnodostępnej stacji tankowania wodoru. Tak, ale to nie chodzi mi o Polskę, tylko generalnie zrobiłem na nich grzenie, Maciej, żeby ich było lepiej widać. Spoko. O świat. O świat, no bo to nie, to jest kanadyjska firma, nie Polska. To chodzi, która tam... Ja i tak mam teraz taką zupełnie, nie wiem, o co chodzi. Nie, no po prostu tak jakby... Tak, znaczy możemy też powiedzieć, że ładowarek takich, znaczy, że punktów ładowań na stacjach benzynowych u nas jest też pewno malutko, a tych fast chargerów pewno obstawiam, że jest jedno w Warszawie i jedno gdzieś może na drodze, a jeden co możesz pisać, że ile jest, nie, jest fast chargerów. Jest więcej. Już więcej? Bo już widzę przy sklepach zacząłem się przepraszam, pojawić. Mów o co chodzi, bo jakby ci przerwałem. Pewnie. Generalnie firma zakomunikowała, że w przeliczeniu po prostu, mogę podać dokładnie te dane, ale nie wiem, czy to jest tam jakiś sens, natomiast, że wodór wychodzi taniej i... No jak taniej? Średnia cena kilograma wodoru to jest 47 zł, a średnia cena oleju napędowego to wychodzi 9,070 zł za litr. Kwestia, ile się spala go. Tak.
Aha, dobra, no tak, no ale też wychodzi... Kilometry. No dobra, ale też... Zobacz, zobacz, że tutaj było... Na wodorze przejechał w 176, a na i pół kilometra, tak? A na dieslu 175. To jest niewielka różnica, wow. Ale to już pokazuje, że ten, że nie dość, że... Bo wiecie, głównym argumentem jest to, że te wszystkie rzeczy proekologiczne są mega drogie, że elektryki są takie drogie. A natomiast jeśli samochody wodorowe będą w przeliczeniu, powiedzmy, paliwo i tak dalej, będą tak, przy, tak samo wydajne i jeszcze do tego minimalnie tańsze, to jest to fajny skok, żeby po prostu to zacząć zmieniać. Fakt, że jeszcze... Ja żałuję tylko, że nie ma samochodów jak w Back to the Past albo Back to the Future, w których można było spalić skórki od od banana i przejechać sobie 30 lat wstecz albo 30 lat do przodu. Ale już teraz Delorianem? Też biopaliwa są coraz lepsze. Seria wyścigowa IndyCar 500. Olej z frytek. Ja też z Flintstone'ów samochody lubię. Ja też. To jest dziuro. Ja mam taki samochód i zawsze... Samo je dobrze, no. Dlatego Adam, masz takie pięty zdarte. Ja się z tobą zgadzam, bo też uważam, że wodór ma szansę gdzieś tam się przebić. Tylko... I być lepszy od elektryków uważam, bo jakby cały no czas... No tak, tylko że wiesz, na razie to my nawet nie mamy elektryków rozwiniętych dobrze, a być lepszym od czegoś, co jest nierozwinięte dobrze, no tak jak mówisz, no to za ile ten wodór będzie rozwinięty, wiesz, w Polsce, tak? Jak my nie mamy nawet jednej ładowarki wodorowej. No tak, no ale tutaj wiesz, patrzymy teraz... na trendy też generalnie światowe, jak się no na trendy światowe, tak, ale pracujemy w ogóle nad tym, żeby wprowadzić do motoryzacji... Przepraszam was, słuchacze. No, zmieniamy temat. Nie, dobrze, jakby mówcie, bo to myślę ciekawe jest. Bardzo ciekawe. Prosimy o komentarze, drodzy. No, może wy macie jakiś... Nie. Jeżeli nie możemy wprowadzić do motoryzacji czy tam do transportu, nie wiem, generalnie lądowego samochodów elektrycznych i jest to ciężkie mega, no to jak możemy myśleć o wprowadzaniu samochodów wodorowych, nie? Jakby... No, tylko wiesz, a gdzieś one są, Adam, używane teraz? Wiesz co, wiem, że Toyota rozwija jakby tą linię właśnie samochodów wodorowych i generalnie oni docelowo chyba nawet odejdą od hybryd, mimo że Toyota właśnie ma bardzo tą rozwiniętą tą linię hybryd. I elektryków też już coraz bardziej, natomiast są właśnie przeliczyli sobie i zobaczyli, że tak naprawdę, patrz, jeśli na przykład jesteśmy w Polsce, tak, u nas nawet niewiele jest fotowoltaiki, energii wiatrowej, tam chyba z energii odnawialnych mamy chyba 5% totalnie tam łączna produkcja energii, a reszta to po prostu little węgier, węgiel never killed nobody, tak, elektrownie węglowe mamy. Więc tutaj w przypadku tak naprawdę jeśli ładujesz samochód elektryczny i nie masz fotowoltaiki, to tak naprawdę ładujesz go prądem, który i tak powstał w nieekologiczny sposób, a tutaj masz spalanie, które napędza motor elektryczny, natomiast ta reakcja spalania jest tak naprawdę, jeśli spalasz wodór, to masz wodę. No tak. Więc produkujesz parę wodną, czyli tak naprawdę nijak nie szkodzisz. No, zarządzam 30 sekund na dokończenie tematu. I tak naprawdę uważam, że wodór jest bardziej optymalny pod tym względem i jeśli doprowadzimy do sytuacji, że będzie bardziej jeszcze, znaczy będzie tak samo wydajny, to trzeba po prostu na niego przejść. Dziękuję i nawet nie rozwijać dalej elektryków, 15, tylko pewnie tak, bo to jest trend, o czym mówisz. Ja mam na podsumowanie 11 superchargerów i 8 wkrótce powstaje. Ja pierdolę. Ale supercharger to jest ile? Ale nie dwa. Jaka to jest moc? No Tesla Supercharger. Nie wiem jaka to jest moc. A, ale są najwyższa. Też innych. W sensie są innych też. No tak, ale to są tylko te najbardziej znane, które ci naładują. Czego my w tym podcaście zabraliśmy? Naprawdę was przepraszam, drodzy słuchacze. To ja bym chciał wrzucić taką małą wstawkę. W zeszłym, na koniec zeszłego odcinka. Ale weź zrób mi tam na koniec markę. Zeszłego odcinka rozpoczęliśmy wyzwanie, w którym mieliśmy odkładać telefony przed snem. Na jak najwięcej czasu. No wyzwanie poszło jak minimum poszło. Minimum 30 minut. A to nie miałbyś no, na jak najwięcej czasu. Czekaj. Daj mi dokończyć, I na Flatwajcie właśnie będziemy podsumowywać to wyzwanie. Ale jeżeli macie pomysł dla nas na kolejne wyzwanie, możecie odezwać się w komentarzu, zostawić komentarz. My właśnie szukamy czegoś, jak się zchallenge'ować. Słuchajcie, Maciej szuka wyzwań, więc jakby co, to piszcie też do niego na prywatny profil. Maciej Welc, zapraszamy serdecznie. Zapraszam serdecznie, tak jest. Mamy wyniki tutaj podsumowane. Musimy jeszcze wpisać wyniki Kuby, ale generalnie... Wiadomo. Wyzwanie jest cięższe niż się wydaje. Ale my z Maćkiem już wpisaliśmy swoje, więc zapraszamy do zostania naszym patronem i będziecie mogli na Flatwajcie w każdym momencie odsłuchać tego odcinka. Posłuchać, czy nam się udało. Dobrze. Tak jest. Przejdźmy do... Wygrał? Jaka była nagroda? Uścisk dłoni. Uścisk prezesa, hosta głównego. Czy mogę, Adamie? No, chciałem powiedzieć o TikToku, ale możesz, no. No to proszę. Nie, no proszę. Tak? No, proszę. Dziękuję. Ale a zrobiłeś tę markę? Ale dzisiaj uprzejmy odcinek.
Zrobiłem time marker. Dobrze. No, no z racji tego, że jakby ja nigdy chyba w podcaście nie wypowiadałem się o filmach, no to teraz pozwolę sobie powiedzieć coś na ten no to temat. Nie, jak o filmach to zdecydowanie, wow. Kuba, jakby tutaj the no, floor is yours. Tak, więc obejrzałem ostatnio Broad Peak, czyli polski film o próbie zdobycia Broad Peak. A, było coś takiego. To na Netflixie chyba kiedyś było nawet. Znaczy ten film wyszedł 9 września, więc jest chyba dość świeży. Aha, dobra, to jest coś innego musiał być. Dobra, nieważne, okej, okay, dobrze. Ale no, na Netflixie jest. A gdzie go oglądasz? W kinie, tak? Nie, na Netflixie. A, na Netflixie. No. Ale no, to, czyli wyszedł jest, na Netflixie. Tak, dobra, no. Na Netflixie jest. Jakby opinię, wrzuciłem tam link do Filmwebu, chociaż wiem, no że tak, Adam, wrzucam. Nie propsujesz tego portalu. Nie, ja wolę jednak IMBD. Okej. Okay. Film bardzo ciekawy o próbie zdobycia góry. Krytycy albo jakby... O, no możesz pisać. No właśnie chcę tak zrobić. Internauci wypowiadają się, że jest jakby mało akcji. O. Dla tych, co nas słuchają, Adam właśnie... 5,9 no, na 10. Oceny są słabe. Jakby no ja nawet tam... są lepsze, tylko że oczywiście to jest 7000 ocen. Nie? Ja tam się nie czuję, żeby jakoś tam na krytyka filmowego. Mi się bardzo film podobał. Jest to film biograficzny, więc też jakby nie można się po nim spodziewać jakiegoś tam, że będzie sensacyjny. No i dla mnie to zrobiło robotę. Film jest w takiej poważnej atmosferze, dosyć taki urzeczywistniony. No, czasem jakby spotykamy się z tymi filmami biograficznymi, które są mega przekolorowane. Nie? Mhm. Jakby i tam wydarzają się rzeczy, które się tak naprawdę nie wydarzyły, albo jakieś tam mega, mega napompowane. Tutaj wszystko no, wydaje się być tak, jak było w rzeczywistości. Polecam wam obejrzeć, polecam słuchaczom obejrzeć. I no, ja nie lubię takich filmów, w ogóle nie lubię oglądać filmów za bardzo, bo mnie nudzą, a zwłaszcza biograficznych. Tak ten, no mega przypadł mi do gustu. No i też właśnie no, ten film daje taką rozkminę, ile jakby ci himalaiści i ci, no himalaiści, no tak można powiedzieć o tych, co się wspinają na góry, tak. Są w stanie poświęcić jakby w zamian za to, że zdobędą no ten cel, nie? Szczyt. Tak. To jeżeli no to tak wygląda, wydawać by się mogło, że to tak wygląda, jak film to odzwierciedla, no to ja jestem pod wrażeniem. Trochę jestem w stanie to zrozumieć, no ale z drugiej strony, no nie wiem, czy jakby coś byłoby mnie w stanie aż tak pochłonąć, nie? Ja podziwiam już od takiego czasu. A Xbox ciebie tak nie pochłania? Pozwolę sobie nie odpowiadać na to. Kuba, przepraszam, Maciej, bo mówiłeś. To jest polski film. Ja chciałem powiedzieć, że ja już od jakiegoś tam, od kilku lat, jak wychodziły właśnie jakieś informacje o różnych atakach na góry, gdzie no, niestety ludzie umierali, zdarzało się takie rzeczy, zacząłem się zastanawiać nad tym, jak naprawdę trzeba być oddanym czemuś i żeby faktycznie poświęcać swoje życie. No to jest bardzo niebezpieczne, nie? Stawiasz swoje życie na szali, jeszcze szczególnie, kiedy masz rodzinę, masz, nie wiem, żonę, dziecko albo męża. No, albo partnera lub partnerka. Tak, jakkolwiek. No, to jakiejkolwiek konfiguracji. To jest, ryzykujesz nie tylko jakby swoje życie, ale też... No zostawiasz jakby... No... Coś, co jest ciężkie no, dla innych. No dla za to, żeby faktycznie... No, ja tego nie rozumiem akurat, ale no, dla niektórych to ten taki thrill, żeby właśnie wejść na szczyt, zdobyć szczyt w ciężkich warunkach, jest to coś, co faktycznie motywuje do tego typu działania, ale no mówię, ja nie jestem w stanie tego zrozumieć. Dla mnie na przykład niewyobrażalne jest to, jakby samemu tam iść i na tych 8000 metrów, czy 7000 metrów po prostu wytrzymywać w temperaturze minus 30 stopni, minus 40 stopni samemu, tak, bez nikogo, no czasem tam jesteś we dwójkę powiedzmy, no ale no dla mnie to jest hardcore, nie? Jesteś zdany na siebie i tak naprawdę może na kogoś, kto jest z tobą, ale też nie do końca. Jest jeszcze taki film, nie wiem, czy ty go widziałeś, Kuba, Everest. No nie widziałem. O podobnej właśnie tematyce. To jest o tych komercyjnych wyprawach na szczyt Everestu, nie? Tak, to był, że podczas właśnie wspinaczki ci członkowie ekspedycji natrafiają na tą burzę śnieżną. I się zaczyna. I ale to jest na prawdziwych wydarzeniach? Chyba tak, z tego co pamiętam. Natomiast sytuacja właśnie wygląda... Oparte na faktach. Wygląda tak, że o tym się nie mówi, ale na przykład czytałem taki właśnie, znaczy oglądałem dokument o właśnie Everestie. Znaczy Everest, to ten film, to jest fabularny, natomiast dokument, nie pamiętam jak się nazywał, natomiast o zaśmiecaniu i o problemach, jakie, że to się tak skomercjalizowało, że ludzie, muszę wejść na tą najwyższą górę świata, może tak. No tak. I sytuacja wygląda w ten sposób, że to jest jeden wielki cmentarz. Autentycznie, jak i wchodzisz na Everest, są zdjęcia, jak po prostu masz martwe ciało, martwe ciało, martwe ciało, martwe ciało, martwe ciało. Aż tak? W takiej...
Tak, w takiej skali. Bo statystycznie tam jest jakaś, że 1 na 10 chyba umiera, czy tam może mniej, natomiast jest już tyle ciał po poprzednich ekspedycjach, jak ludzie próbowali. Tylko co to się dzieje? Ludzie, was przepraszam. I ludzie tak naprawdę, wiesz, przez to, że tam jest tak zimno, że ludzie są... Adam, jak ludzie usłyszeli ciała, to generalnie zjechali nam ze streamu wszyscy. Nie, mówię, że pokazujemy często ten sukces, ten triumf, że wszedłeś na tą gigantyczną górę, ale ludzie nie zdają sobie sprawy, jak właśnie masz drugą stronę, jak to jest bardzo już skomercjalizowane i obrzydliwe. Też obejrzyj Broad Peak i gwarantuję ci, że tam nie ma pokazanego tego sukcesu. On wchodził na Everest czy na jaką górę? Na Broad Peak. Na Broad Peak. No tak, film jest generalnie o tym, że mieli wejść na K2, no ale jakby się nie powiodło. Tak, film jest o Macieju Berbece. No tak, o Macieju Berbece. Bo on chciał zimą, nie? Tak. Boże. No to tyle ode mnie, jeżeli chodzi o kino. Pięknie. Dziękuję, polecam naprawdę fajnie. Czy coś jeszcze zostajemy w tematyce filmowej? Może coś na Trójmiasta weźmiemy, bo tak generalnie dobrze, Adam za ciężką. Ja bym chciał trochę Adama odobruchać, więc może niech się wypowie teraz. Nie, dobra. Proszę, Maćku. Zataj Marku i Maćka. Tak, poproszę. W nawiązaniu do Adama, bo on jednak trochę dłużej jest. Adama? Dłużej Adama B. Trochę dłużej chodzi po świecie niż my. Trochę. Adamie, czy pamiętasz, jak wyszedł pierwszy sezon Milionerów? Nie. No to... Całe szczęście nie pamiętam. No i cały temat mi rozwaliłeś. Nie, ale wiesz co, nie, pamiętam jak byłem Siusiu Majtem, to pamiętam, że milionerzy byli z Hubertem Urbańskim, który wyglądał ciągle tak samo, ale generalnie tak jest. Jak oni, generalnie milionerzy od 23 lat nazywają się milionerzy. Od 23 lat nagroda główna jest taka sama, czyli 1 milion polskich złotych. Teraz tymczasem, jaka jest różnica między wartością miliona złotych 23 lata temu, a teraz? Zastanawialiście się, jak bardzo spadła wartość tej wygranej? Tutaj w artykule ze Spiders Webu jest parę takich... Parę właśnie takich małych porównań. A, pomijając sam fakt, że jak wygrywasz w milionerach, dostajesz 900 tysięcy złotych, bo... Czemu? Podatek trzeba zapłacić od wygranych nagród. Oni nie płacą za ciebie podatku, to też jest bzdura, nie? Bardzo fajne porównanie, że płaca minimalna wynosiła w 1999 roku 528 zł brutto. Obecnie jest to 3010 zł, a już niedługo 3490 i 3600. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 1999 wynosiło 1823 złote. Tymczasem jest to w 2022 6583. No a nagroda w milionerach zostaje taka sama. Tak. Powiem ci, że zmieniło to mój tok myślenia na temat. No bo jak? W ogóle ludzkości. Jak nazwiesz program? 2 miliardy? Tak jest. 10 miliardów. Jeden Sasin. Albo nazwiesz nie milionerzy, tylko biedaki. 2 milionerów na albo przykład. Korekcja inflacyjna w programie. Albo potwórny milioner na przykład. Powinno być milionerzy, ale to 7 milionów. 1 300 000. I tak, wiesz, ten milion wychodzi dość szybko, jeżeli ludzie wysyłają SMS-y, żeby się w ogóle zapisać, tak, i zgłosić do... Ja nie wiem teraz, jak to działa, czy trzeba SMS-a wysłać, czy coś, żeby móc się w ogóle zgłosić do programu. To tak samo jak niektórzy w popularnym radiu z logiem czerwono-niebieskim albo z tym żółtym, gdzie są 3 literki, nie wiem, wydzwaniają, żeby otworzyć skrzynkę czy cokolwiek, nie, ale zanim otworzą skrzynkę, to muszą wysłać 5 SMS-ów, a SMS kosztuje 5,90. Ja się zawsze zastanawiam, jak to jest, że jak oni tą skrzynkę otwierają, to jednak mniej wygrywają, niż oni im proponują, a jak nie otwierają, no to się okazuje, że jednak by wygrali więcej. Nie oglądałem, słyszałem to. Ja ci wyjaśnię, nie? Program jest taki, że tam kupujesz SMS-y, tak jak Adam znaczy, mówi. Nie kupujesz, tylko wysyłasz SMS-y płatnego, premium. Dzwonią do ciebie. No tak samo jak premium LPK, podcast, patreon.com. Wygrywasz tam i masz tam 5 skrzynek, nie? I załóżmy, tam 10. No i skrzynka, wybierasz numer 3, nie? No i ten gościu z radia mówi, że no to za skrzynką... No, czy możesz, na pewno w ogóle chcesz skrzynkę 3, a może 200, zmienić? 200 koła, ale możesz gwarantowana 2000, nie? No i on mówi, że tam za skrzynkę numer 3 da ci 4000, nie, to 4, nie, to otwieram, to da ci 8, nie? No i on daje ci 8, a w skrzynce było 200 tysięcy złotych. Ale jak ty się nie zgadzasz na to i mówisz, nie, ja nie chcę 8 tysięcy, ja chcę otworzyć, nie? I ja chcę otworzyć, bo chcę tam główną nagrodę, to on mówi, no niestety w skrzynce jest 2000 złotych. I zawsze, stary, jak ja się natykam, to zawsze jest to samo. Niesamowite. Dla mnie mega skam.
Noskam jak cholera, bo nie widzisz, czy on rzeczywiście to skrzynkę otwiera, a on tam siedzi w ogóle, uśmiecha się, macha roczką, mówi, a masz ty. Ile budamy? Stówkę wygra? A tam na migi pokazują, nie? Pan z tego, z realizatorki, weź go tam. Seta. Tak, 1-0. O matko. Dobrze. To co, także... na koniec jeszcze... Nie, ja myślę, że możemy... Tak, na koniec jeszcze powinniśmy wspomnieć o... O patronach naszych, zacnych, którzy są w naszym gronie. Tak, chcieliśmy podziękować i zaprosić, żebyście dołączyli do Bartka. Marty. Natalii. Julii. I Mateusza. Na patreon.com/lpkpodcast. Zresztą... Mamy żadnych nowych patronów? Nie, nie mamy. Mamy 5 patronów, więc zapraszamy, jeżeli chcielibyście nas wesprzeć, to gorąco dołączyć do tego elitarnego grona. Dokładnie. I chcielibyście dołączyć do tego elitarnego grona. I dowiedzieć się wyników konkursu. Tak, bo właśnie za chwilkę będziemy rozstrzygać nasz konkurs. Nie konkursu, tylko challenge, bo jeszcze wiesz, trzeba uważać. Chcemy rozstrzygać nasz challenge, dokładnie tak, we Flat White'cie dla naszych patronów. No więc jeżeli chcecie, łatwo to... Łatwo nie było. Dokładnie. Więc jeżeli chcecie... Maciek rezygnował ze snu na rzecz wygrywania. Nie mogę skończyć. Więc jeżeli chcecie dołączyć, to zapraszamy na stronę. Zresztą lpkpodcast.pl/wspieramy. Tak jak już słuchacie, to zapewne to przekierowanie działa. Też możecie dołączyć do naszego grona. I jeszcze warto powiedzieć o jednym naszym partnerze. Ciekawe, jaki to partner. Ale... Dobrze, ja mam powiem. Przepraszam, tak. Was słuchacze, naprawdę. Nie. Ja mam powiem tak. Z kodem LPK 2022 20% zniżki na kawawbiurze.pl na kawę marki Lazzarin. Tak. Czekaj, już to wyświetlam. Niech to złapie. O kurde, nie to strona. O. Bardzo pyszna kawa. Tak, słuchajcie, marki kawa Lazzarin. Dziękuję. Gusto forte. Dobrze. Gusto tym akcentem. Z kodem LPK 2022 20% taniej na stronie kawawbiurze.pl. Życzymy wszystkim tak miłego wieczoru. I zapraszamy. Dnia, dobra, my idziemy sobie pogadać. Może pogadamy dalej. Ja mam jeszcze 2 tematy, z którymi się podzielę w patronowym odcinku. Dziękujemy. Życzymy wam super udanego tygodnia i do usłyszenia i zobaczenia jak zawsze za tydzień. Trzymajcie się, cześć. Piątek punktualnie o 7 rano. Pamiętaj jeszcze o tym, Marku. Pa. Słuchaliście LPK Podcast. Zapraszamy na www.luźnoprzykawie.pl. Do usłyszenia jak zawsze w piątek punktualnie o 7 rano.